Obniżki cen, dodatkowe promocje przy zakupie. Sprzedawcy węgla, choć do okresu grzewczego jeszcze sporo czasu, zachęcają do zakupów już teraz. Ci, którzy decydują się na zakupy, głównie obawiają się sytuacji z ubiegłego roku, kiedy ten surowiec kosztował nawet ponad 3000 zł za tonę, a jego dostępność była bardzo utrudniona. Eksperci jednak uspokajają, powtórka tego scenariusza w tym roku raczej nam nie grozi, co sprawdzał dziś Paweł Jędrusik. Jednym ze sprzedawców węgla jest Tauron Wydobycie. Teraz za tonę tego surowca trzeba zapłacić od 1500 do około 1900 zł. Na razie zainteresowanie, jak usłyszeliśmy, nie jest duże, ale to wkrótce się zmieni. W sposób naturalny to zachowanie rynku wygląda w ten sposób, że w okolicach początku sezonu grzewczego, czyli tuż po wakacjach, będziemy obserwowali zwiększone zainteresowanie naszym surowcem. Zapewnimy wszystkim gospodarstwom domowym, wszystkim chętnym. Tym razem unikniemy wszystkich tych sytuacji, których byliśmy świadkami rok temu. Z kolei w Polskiej Grupie Górniczej widać ożywienie. Głównie jest to spowodowane obniżką cen węgla, bo średnio tonę można tu teraz kupić za 1100-1200 zł. Taką ofertę PGG przedstawia swoim klientom do końca lipca. Ta promocja łączy się również z wcześniej wprowadzonym programem, który oferuje kolejne tony w obniżonej cenie o 400 zł. Czyli jeżeli ktoś zdecyduje się, powiedzmy, kupić 5 ton węgla, to kolejne 5 ton będzie mógł kupić o 2000 zł taniej. Zainteresowanie jest spowodowane nie tylko niższą ceną, ale także obawami, że cena węgla znowu poszybuje w górę. Eksperci jednak uspokajają, jeśli nie wydarzy się coś nadzwyczajnego, to ceny nie powinny znacznie wzrosnąć. Historycznie rzecz ujmując, ten okres wiosenno i początek lata to jest moment, kiedy węgiel zwyczajowo jest najtańszy. Zatem jeśli kupować, patrząc w takim wymiarze historycznym, to właśnie teraz. Natomiast zwyczajowo jesień oznacza zwyżkę cen węgla. Pytanie jest też o to, co się będzie działo w wymiarze światowym. Pamiętajmy o tym, że węgiel jest jednym z węglowodorów, a więc kwestie dotyczące na przykład gazu, dotyczące tego, co się będzie działo z węglem koksowym, to wszystko będzie powoli wpływać na to, jak ta cena będzie kształtować się jesienią. Zarówno Tauron Wydobycie, jak i Polska Grupa Górnicza zapewniają, że na jesień węgla nie powinno zabraknąć.